Dzień dobry. Przy takiej pogodzie, jaką mamy teraz, każdy dzień trzeba wykorzystać na rower. A więc znowu, kolejny raz wybieram się na rowerze. Tym razem do Niepołomic. Jestem przy Wiślanej Trasie Rowerowej. To się nazywa Velo Małopolska. To też jest fragment europejskiej trasy Eurovelo 11. W tamtą stronę jest Kraków, a w tamtą stronę są Niepołomice. I tam właśnie się wybieram. A jakbyśmy tak dalej pojechali wzdłuż Wisły, to teoretycznie powinniśmy dotrzeć do Warszawy. Tam, w Muzeum Narodowym, jest obraz, o którym dzisiaj chcę opowiedzieć. Chodzi o Stańczyka Jana Matejki. To płótno ma raptem 88 na 120 cm. Smutny błazen został tu ukazany jako siedzący samotnie w niewielkiej komnacie, a w tle widzimy bal, który odbywa się w sali za kotarą. Stańczyk jest tutaj postacią, która martwi się o losy kraju, podczas gdy jego współcześni po prostu się bawią. To jest znakomite dzieło dojrzałego artysty, a trzeba podkreślić, że Matejko, kiedy ten obraz malował, miał zaledwie 24 lata. Zacznijmy od tego, że sama postać Stańczyka to wyjątkowe zjawisko w polskiej historii i kulturze. No, najpierw dość dużo pisali o nim jego współcześni. Już w XVI wieku był znany jako przenikliwy obserwator rzeczywistości i mądry człowiek. Fascynacja Stańczykiem powróciła w twórczości pisarzy i artystów w XIX wieku, kiedy w czasach zaborów Polacy sięgali do swych dziejów w ramach podtrzymywania narodowej tożsamości. Stańczyk był błaznem na dworze ostatnich Jagiellonów. Żył jeszcze, kiedy królowa Bona opuszczała Polskę w 1556 roku, ale był już wtedy bardzo stary. Szacuje się, że mógł urodzić się około 1470 roku. Najprawdopodobniej Stańczyk to było jego nazwisko, chociaż też chyba miał na imię Stanisław, ale przede wszystkim Stańczyk to było nazwisko szlacheckie, obecne od XV wieku w kręgach królewskiego dworu. We współczesnych źródłach Stańczyk określany był jako rycerz błazen. W jednym z rachunków królewskich pojawiło się nawet określenie rycerz okaleczony. No, niewykluczone zatem, że był faktycznie szlachcicem, ale jakaś rana przerwała jego rycerską karierę. Może to on był wcześniej rotmistrzem Stańczykiem wspomnianym w królewskich rachunkach Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka. Błazen to dla nas dzisiaj nie brzmi jak poważny fach. Wydaje się zatem, że w postaci mądrego błazna kryje się jakiś paradoks. Ale to wcale nie jest takie dziwne, kiedy założymy, że ten akurat błazen był dobrze urodzony, był szlachcicem, rycerzem, pewnie człowiekiem wykształconym. Finansowo też dobrze sobie radził. W rachunkach królewskich zachowało się wiele wzmianek dotyczących hojnych wypłat dla Stańczyka zlecanych przez króla Zygmunta Starego. Osoba Stańczyka przewija się jednak nie tylko w rachunkach, ale także w XVI-wiecznych tekstach literackich, na przykład w utworach Klemensa Jańskiego, Jana Kochanowskiego czy Mikołaja Reja. Ówcześni pisarze i poeci uważali królewskiego błazna za człowieka mądrego i miłującego prawdę. Jednocześnie wiązano z nim także żarty wywodzące się z europejskiego repertuaru błazeńskiego, które odnajdziemy również w anegdotach o błaznach z innych krajów. Do takich należy opowieść o tym, jak Stańczyk założył się z królem Zygmuntem Starym, że udowodni mu, iż Kraków pełen jest lekarzy, po czym zaczął udawać ból zębów. Okazało się, że każdy z zagadniętych przez błazna mieszczan miał dla niego inną poradę. Tak oto Stańczyk wykazał, że każdy jest po części lekarzem. W tej chwili widzicie Państwo obraz przedstawiający właśnie tę opowieść i co ciekawe, to też jest obraz Jana Matejki, chociaż nie wygląda, ale to dlatego, że to jest bardzo wczesny obraz. Matejko namalował go, gdy miał zaledwie 18 lat. Najwyraźniej zatem matejkowska fascynacja osobą Stańczyka sięga aż do czasów, kiedy przyszły mistrz był jeszcze nastolatkiem.
dotarłam do zamku w Niepołomicach, a właśnie tutaj znajduje się rzeźba Stańczyka. W tym miejscu, ponieważ z Niepołomicami wiąże się jedna z najsłynniejszych anegdot, związana właśnie z błaznem ostatnich Jagiellonów. Pewnego razu było tu zorganizowane polowanie, takie ustawione polowanie, z niedźwiedziem przygotowanym w klatce i wypuszczonym. Stańczyk podobno przed tym niedźwiedziem uciekał i król Zygmunt Stary nabijał się z niego. Powiedział: "Począłeś sobie nie jak rycerz, ale jak błazen, żeś przed niedźwiedziem uciekał." A na to Stańczyk miał mu odpowiedzieć: "Większy to błazen, kto mając niedźwiedzia w klatce, puszcza go na swoją zgubę." Ta zguba była znacznie większa, niż ktokolwiek mógł wtedy przewidzieć. Niedźwiedź spłoszył konia, na którym siedziała królowa Bona. Królowa Bona spadła z tego konia, a że była w ciąży, to niestety poroniła. Urodziła przed czasem syna, który oczywiście nie przeżył. Nie miała więcej dzieci i przez to Zygmunt August pozostał jedynym synem Zygmunta Starego. A że sam nie doczekał się potomstwa, na nim wygasła wspaniała, wielka kiedyś dynastia Jagiellonów. Oczywiście Stańczyk pewnie nie przewidywał wtedy, tutaj w tych Niepołomicach, że aż tak daleko idące będą skutki tego nieszczęsnego polowania, ale ponieważ jego współcześni zapisali tę anegdotę, to rzeczywiście zaczęto postrzegać go jako takiego proroka jasno widzącego. I w takiej właśnie roli będzie występował Stańczyk w obrazach Jana Matejki. Matejko wielokrotnie malował Stańczyka. Dziś w kolekcji Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku jest jego obraz Stańczyk i Gamrat, przedstawiający błazna w towarzystwie ówczesnego biskupa krakowskiego. Jest oczywiście w krakowskich sukiennicach hołd pruski, gdzie mamy Stańczyka w tej najsłynniejszej pozie, ale jest także w Muzeum Narodowym w Warszawie obraz Zawieszenie dzbonu Zygmunta, w którym znowu pojawia się Stańczyk. No i wreszcie mamy ten obraz, o którym chcę dzisiaj więcej opowiedzieć, czyli Stańczyk Jana Matejki z roku 1862. Pomimo, że jest to jedno z najsłynniejszych dzieł w naszych zbiorach, ten obraz sprawia pewne trudności w interpretacji. Problem polega na tym, że według przekazu Mariana Gorzkowskiego, osobistego sekretarza Matejki, pełny tytuł tego dzieła to Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony po utracie Smoleńska. I teraz z jakiegoś powodu część publikacji przekręciła ten tytuł i zmieniła go na Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony, gdy wieść przychodzi o utracie Smoleńska. No i tu pojawia nam się nieścisłość, ponieważ Smoleńsk został zdobyty przez Wielkie Księstwo Moskiewskie w roku 1514, a Bona została królową dopiero w 1518 roku. Smoleńsk został utracony za czasów, kiedy królową była pierwsza żona Zygmunta Starego, Barbara Zapolia. I część badaczy uznała, że może Matejce pomyliły się królowe, ale to nie tak. W obrazie znajdziemy szczegóły, które świadczą o tym, że to się wcale nie dzieje w 1514 roku, tylko prawie 20 lat później. Po pierwsze, na stole leży list, a w liście jest data. Anno Domini 1533 i do tego napis Samogitia, czyli po łacinie żmudź. I to nie jest takie do końca oczywiste, o co chodzi, ale prawdopodobnie rzecz w tym, że w tym 1533 roku wygasło zawieszenie broni, które mieliśmy z Moskwą, a Zygmunt Stary zdecydował się wówczas na wojnę, żeby odzyskać ten utracony wcześniej Smoleńsk. Jak najbardziej zatem to już są czasy królowej Bony. Smoleńska zresztą odzyskać się nie udało, a przy okazji okazało się, że litewskie pospolite ruszenie zupełnie nie jest gotowe do walki. I tego prawdopodobnie dotyczy korespondencja, która tak frasuje naszego Stańczyka. Jan Matejko mógł w ten sposób odnieść się do swoich wątpliwości co do szans powodzenia powstania styczniowego, które już trwało, kiedy artysta zaprezentował swój obraz, bo podobnie jak owo pospolite ruszenie na Litwie, tak i powstańcy współcześni Matejce okazali się niewystarczająco przygotowani do walki z Moskwą.
Dodatkowo za oknem Matejko namalował kometę widoczną na nocnym niebie i tak się składa, że w roku 1533 właśnie pojawiła się kometa, nad którą dyskutowali ówcześni naukowcy, między innymi w tej dyspucie brał udział Mikołaj Kopernik. Ta kometa była zwana trzecią kometą, ponieważ komety pojawiły się kolejno w latach 1531, 32 i 33. No, tam jeszcze była cała sprawa ruchu wstecznego tej komety, czyli przeciwnego do kierunku poruszania się planet. Ogólnie uważano, że to jest zapowiedź jakichś strasznych nieszczęść. A swoją drogą, za tym oknem, oprócz nocnego nieba, jest widoczny zarys wieży zegarowej z katedry na Wawelu. Nie ma wątpliwości, że Matejko namalował tu precyzyjnie hełm tej wieży w obecnej formie. No problem w tym, że ten hełm, projektu architekta Kacpra Bażanki, pochodzi dopiero z XVIII wieku. I to oczywiście można wytknąć malarzowi jako błąd, że namalował tę wieżę w czasach Stańczyka, ale po pierwsze, Matejko bardzo dużo czasu poświęcał badaniom historii, mało prawdopodobne, żeby tak się pomylił z tą wieżą, a po drugie, on takie rzeczy robił też w innych obrazach. Na przykład w Hołdzie Pruskim widzimy w tle sukiennicę oraz wieżę kościoła mariackiego z detalami, które także są anachronizmami. Po prostu Matejko najprawdopodobniej specjalnie osadzał sceny historyczne w przestrzeni Krakowa mu współczesnego. Chciał, żeby architektura była znajoma dla odbiorców jego obrazów i chciał też, żeby obrazy były odczytywane w aktualnym kontekście. To dla niego było ważniejsze niż precyzyjne oddanie realiów historycznych. No i wreszcie trzeba powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii. Zafrasowanemu Stańczykowi Jan Matejko nadał swoją własną twarz. Dokonał jednak pewnego retuszu, a mianowicie poprawił swój nos. Oto bowiem Jan Matejko miał potwornie krzywy nos, co wynikało ze złamania w dzieciństwie. Widać to na zdjęciach przedstawiających Jana Matejkę, aczkolwiek ja mam wrażenie, że fotografowie też za każdym razem ten nos trochę retuszowali. Zawsze jest jakiś taki rozjaśniony i nie do końca widać, jak bardzo był krzywy. Dzieciństwo Jana Matejki nie było proste. To, że mu został krzywy nos, wynikało z tego, że jak złamał nos jako dziecko, to jego ojciec nie zwrócił na to uwagi i się krzywo zrosło. A nie zwrócił na to uwagi zapewne dlatego, że miał w sumie aż 11 dzieci i co gorsza jeszcze owdowiał, kiedy Jan miał 7 lat. Zatem nasz mistrz wychowywał się w zasadzie bez matki, tylko z tym ojcem, który uchodził za niespecjalnie czułego rodzica. Owa matka, Joanna Karolina Rosberg, pochodziła z rodziny polsko-niemieckiej, była protestantką. Jednak Jan Matejko nigdy nie zdołał nauczyć się porządnie niemieckiego, chociaż próbował. Natomiast ojcem Jana był muzyk Franciszek Xawier Matejka, który był Czechem. Właśnie z powodu mieszania słów polskich i czeskich, Jan Matejko uchodził za chłopca, który nie umie się wysłowić. W ogóle on był takie chuchro, w szkole źle mu szło, jeszcze w dodatku miał słaby wzrok, co dla artysty też nie jest za dobre. A jednak dziś uważamy Jana Matejkę za jednego z najważniejszych naszych malarzy, twórcę narodowej wyobraźni Polaków. Kończy się dzień, kończy się moja wycieczka rowerowa i kończy się ten film, chociaż wątki czeskie powrócą jeszcze w następnych filmach. Dzisiaj już bardzo Państwu dziękuję. Oczywiście tradycyjnie tutaj na dole są informacje na temat dzieł sztuki, archiwalnych fotografii, które zostały tym razem w tym odcinku wykorzystane głównie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, z serwisu polona.pl, ale nie tylko. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam na mój blog poszukiwania.pl i do zobaczenia za kolejne 2 tygodnie.